Siemanko, poszedł shortsik w pionie też, oczywiście na Facebook blog Stalewiak. Tutaj posadziłem Tamarillo, wczoraj w 3 film, zobaczcie sobie, i walę teraz kaliandrę, walę, sadzę do gruntu. Jak przezimowała, no kurde, chyba widzicie, konkretny krzaczasty pokrój z trzema odnogami. Mega sucho już ma, bo chla jak wściekłe wodę teraz. Nawet w zimę potrafi sobie pić, wyobraźcie sobie. W zimę w szklarni, gdzie 5, 15, 17 standard taki był. I tak trzeba było podlewać, bo jak się zapomina, to totalnie zaczyna uschnąć. O, coś takiego się robiły. Takie rude świnie, rozumiecie? No, dobra, to tak co kawałek będę wam pokazywał, bo znowu będę musiał dziurę wyryć, przesiać ziemię i tak dalej. I tu taki kącik będzie zajebisty przed chałupą. Gunnera już ma ponad metrowe liście, nie? Ten. Ja pierdziele, ale to będzie kosmos. No i tu bananek ładnie klasę pokaże, a czuję, że Paulownie trzeba będzie trochę przygolić potem, bo jak się rozrośnie, to... To będzie za dużo cienia tutaj, kurde. Z mistecznikiem walczę. Pryskałem wszystkie cztery, nie? Jeden tylko tak nie miał prawie. A skierniczkę to tak opanował, że nawet siedziały na gałązkach. France posrane. Ale ja dam radę. Ja się nie poddam. Dobra, biorę się za sadzonko. Zobaczycie potem, jak to wygląda w gruncie. A teraz tak, wiecie, jak przesiewam ziemię? Klęczę, jak ci pod drzewem tam przemilczę. O, to jest ten. Zawsze to tłumaczę, bo nowy ludzie nowi dochodzą. To jest od wentylatora, jak widzicie. I wrzucam łopatkę tu. Przesieję. No i trochę Millera kompleks. Link oczywiście w pierwszym komentarzu i w opisie. Zawsze podaję, żeby w kółko się ludzie mnie nie pytali, co używam. Ja nie zmuszam nikogo do kupna. Po prostu chcę, możecie wejść, zobaczyć. Bynajmniej tu działa, już kupę lat używam. Na wszystkie chwasty. Dobra, bo mnie zajmie tutaj, bo tu popiół jeszcze jakiś jest i w ogóle. No i klęczysz i jedziesz z tematem, no. Jak już dziuple wyrzeźbicie, też na dno można dać trochę nawozu, rozumicie? Słuchaj, przyniosłem takie 50 na 50 mili ten, ziemia moja tu z ogródka i 50% torf odkwaszony z kasto. No i tu mam już z kulkami, no tu muszę jeszcze dosypieć. I teraz zarzucamy dziada i zobaczymy, w jakim stanie są korzonki. Mam bardzo dobrą wiadomość. Bardzo mało korzeni puściło przez zimę po wykopaniu, bo ona była w gruncie, potem do kastry wpadła. Sadziłem do kastry takiej chyba 35-40 litrów i zobaczcie. No zostało, nawet się nie ukorzeniło, nie? Także bajeczka. I teraz rzucam po troszeczku z nawozem i zaraz się odpalę. Trochę tam ubijacie w koło. To jest 8-10 litrów, niech sobie spije na przykład, nie? O. I jak wsiąknie, znowu dosypuję warstwę ziemi. No i baja bongo. Proszę bardzo, i voilà. Teraz podać z 10 litrów. Niech się zassa wody tam konkretnie. Sobie zassa, o cyku pyku. Zawsze róbcie miskę, zobaczcie, nie ucieka bokami. Kumacie? 2-3 cm niżej sadzimy. Tak samo bananowca posadziłem. Dziwidło Riviera tu posadziłem. Cytrusy niżej, widzicie? Wtedy możecie lać wody. O, Gunnera już trochę nie ma, ale będę musiał podrzeźbić jej. No i tyle. Szybkie sadzanko było. Poogarniam tutaj. I co? Do następnego filmu. Trzymaj taś.